Dzień dobry, Irena Dzień dobry. Kuczyńska. Bardzo Witam miło. Państwa w przestrzeni portalu pleszew24.info. Dzisiaj moim gościem jest dyrektor Zajezdni Kultury Przemysław Marciniak. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Café Hel, czyli w kawiarni przy Helu, która jest takim najnowszym dzieckiem Zajezdni Kultury, wszak podlega ona Zajezdni. Panie dyrektorze, może słów kilka właśnie o tym fajnym miejscu. No, dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Tak, jesteśmy w nowych przestrzeniach, już może nie tak zupełnie nowych, ale cały czas tak bardzo się cieszymy naszą kawiarnią i kinem, że cały czas mentalnie mamy to słowo nowe. Tak, myślę, że projekt w części dużej się udał. Pewnych rzeczy musimy się jeszcze nauczyć, bo wydawało nam się, że będzie prościej, a niestety tak nie jest. Kino 7-tygodniowe to jest, uważam, strzał w dziesiątkę. Dzięki temu mamy wspaniałe nowe premiery, z czego nasi widzowie bardzo się cieszą, bo nie muszą jakby odwiedzać innych miejsc, innych miast. Mogą spędzić wspaniale czas w miarę dobrych warunkach finansowych, szczególnie w naszym kinie. I można śmiało powiedzieć, że frekwencja się podwoiła. Tak? Mamy naprawdę bardzo duże obłożenie, jeżeli chodzi o frekwencję kinową. I jak pan myśli, czy to jest dlatego, że jest kino razem z kawiarnią, czy dlatego, że kino jest całotygodniowe? To jest system naczyń połączonych i tak tylko można na to spoglądać. Podwyższenie warunków jakby jakościowych jest bardzo ważne. Dzisiaj ludzie chcą bywać i doświadczać pięknych przestrzeni. Mhm. Wydaje nam się, że w moim przekonaniu to się udało, bo ludzie bardzo chwalą tą przestrzeń kawiarnianą. I troszeczkę, jak to się mówi, podrasowane kino. I dźwiękowo, i oświetleniowo. Mhm. Jakby to wszystko dobrze działa. I dzięki temu nam się to udało. Taką tożsamość budować tego kina. Oprócz tego mamy, w moim przekonaniu, bardzo dobry poziom medialny, czyli te wszystkie social media i filmy, które za tym idą, produkowane przez Zajezdnię, bo to jest ważne, bo jakby okay. Nasza ekipa tą strukturę wideo buduje, więc to się wszystko dobrze łączy w ten sposób, że ludzie chcą do nas przychodzić. Okay. Problemem jest jeden, bo ja lubię mówić o problemach, bo jak to sobie mówiliśmy wcześniej, przed rozpoczęciem, jestem daleki od tego, żeby otwierać szampany. Tak. Nigdy tego nie robiłem zawodowo i nie ma na to czasu. Musimy bardzo mocno popracować nad tą ofertą gastronomiczną. Wydawało nam się, że to będzie proste, łatwe i przyjemne, a okazuje się, że nie, że trzeba zdobyć nowe, odpowiednie kompetencje do tego, żeby oprócz tego, żeby było dobrze dla ducha, co nam się udaje, jeszcze podrasować, sprawiać te cielesne, te nasze smakowe. Ale idziemy w dobrym kierunku, mam ogromne szczęście, to podkreślam, do poznawania wspaniałych ludzi na mojej drodze zawodowej. I tu nasza pani kierownik Marta, która serce oddaje temu miejscu, ma nowe koncepcje i będziemy je systematycznie wprowadzać i rozwijać. Okej, dzięki bardzo, ale sercem Zajezdni Kultury jest Zajezdnia Kultury, tak. Czyli miejsce, które zostało stworzone w zasadzie przez pana 5 lat temu w dawnej parowozowni na dawnym dworcu kolejowym. Proszę tak spojrzeć z perspektywy tych 5 lat i takie najważniejsze rzeczy, z których pan jest bardzo zadowolony, a które by trzeba jeszcze trochę podrasować. Czy generalnie jestem bardzo zadowolony z naszej drogi, którą obraliśmy, bo tak kiedyś w górnolotnie nazwanym expose, o którym kiedyś rozmawialiśmy. Tak. Mówiliśmy o tym, żeby holistycznie do kultury podchodzić w naszym mieście. I wydaje mi się, że jakby ta misja, którą miałem, którą mieliśmy razem z moją całą ekipą, jakby idzie wielowątkowo, ale w tym samym kierunku. Mhm. A może takie 3 wątki tak, najważniejsze? 3 filary, którymi Zajezdnia, jakby, na których Zajezdnia stoi. To jest przede wszystkim, i to jest dla mnie numer jeden, to jest najważniejsza rzecz w Zajezdni, czyli edukacja, czyli cała ścieżka edukacyjna, artystyczna, którą mamy w ofercie dla dzieci. Tak. Najważniejszym, jakby kluczowym sukcesem, jeżeli mówimy w tym symbolicznym kontekście szampana, to jest jedyna rzecz, którą pozwoliłbym sobie ten korek szablom otworzyć, to jest to, że udało nam się tygodniowo, proszę wybaczyć skrót myślowy, przerabiać około 500 osób, tak?
To jest uważam ogromny sukces. I dzięki temu, oczywiście w różnych strukturach, bo to jest i młodzież, tak, i seniorzy, tak, i kółka zainteresowań, i chór, i big band, i malarstwo, i grafika, i szkoły, bo to jest ważny akcent, że dzisiaj współpracujemy ze wszystkimi szkołami średnimi. Oni przychodzą do nas na regularne zajęcia artystyczne, które mogliby mieć w szkołach, a mają u nas. Czyli to jest ta kultura, która nam się kojarzy ze starym, z działalnością Domu Kultury, że tutaj każdy coś ciekawe, może... Ciekawe spojrzenie, tak, ale to jest prawda. Tak. Ja myślę sobie tak, że dlatego to jest taka misyjność, bo dzisiaj program edukacyjny szkolny nie daje tego młodym ludziom, co my dajemy. I wy to w to się wpisujecie. Tak. Pozwoli pani, że powiem, bo to jest dla mnie niezwykle ważne. To jest, dzisiaj człowiek w ciągu swojego dnia podejmuje więcej sądów estetycznych niż działań matematycznych. Tak jest. Ten instrument, który tutaj pani ma, załatwia tak zwaną codzienną matematykę, tak? Nie mówię o czymś wyższym, tak? Natomiast sądy estetyczne są codziennie, jak ludzie się ubierają, co wybierają w sklepach, jak kreują swój wizerunek na swoich social mediach, to są wszystko sądy estetyczne. Dobra, do pana wizerunku jeszcze przejdziemy. Czyli to jest, bo pan jest też tutaj taką chodzącą wizytówką Pleszewa, chodzącym jakby takim modelem, na którym można się wzorować. Jest pan, wyróżnia się pan na tle może nieco szaroburego, męskiego jakby postrzegania facetów. Mieliśmy przyjemność o tym rozmawiać. Tak? Ja mam do tego słabość. Nie? Kiedyś się z tego wstydziłem, dzisiaj mam ambiwalentny stosunek. Taki jestem, tak lubię, zawsze tak lubiłem. W liceum chodziłem w kowbojkach, które stukały i tak byłem za to goniony, ale tak miałem. Lubię. Jest pan panem od kultury w Pleszewie i powinien pan się odróżniać od urzędników czy od facetów, którzy robią zupełnie coś innego. Jest pan taką barwną bardzo postacią, chociaż dzisiaj jest pan czarno-biały. Panie dyrektorze, następny temat. Co jeszcze? Oprócz tej takiej szeroko pojętej edukacji, proszę kilka słów o koncertach. Drugi filar i trzeci dokończę, może myśl. Oprócz edukacji bardzo duży nacisk składziemy na sztuki wizualne, szeroko rozumiane. Czy oczywiście z tą edukacją się to łączy. Muzyką w edukacji się nie zajmujemy oprócz emisji głosu, ponieważ szkoła muzyczna załatwia te sprawy i jakby to też jest ważne. Wydaje mi się, że bardzo często udaje nam się dzielić kompetencje kulturalne w mieście. Tak. Nie zawsze się to udaje, ale w większości przypadków to jest dobre. Aha. To jest dobrze, że dzielimy się tymi kompetencjami. I duży nacisk dzięki Iwonie Wieruszewskiej, bo chciałbym z nazwiska ją wyróżnić, bo to jest wspaniała postać, która prowadzi mi te wszystkie sprawy. Mamy w tej chwili, i to proszę mi wierzyć, że to są nazwiska z całej Polski, i Kraków przewija się, i Warszawa, i Wrocław, Gdańsk. Teraz współpraca powstaje z Akademią Artystyczną w Gdańsku, co mnie bardzo cieszy. Są zapytania o wystawy z całej Polski. I dzisiaj mamy kalendarz na ponad 3 lata zapełniony z wystawami. Tak? Więc jak ktoś dzisiaj do nas przychodzi, chcielibyśmy zrobić wystawę, to musimy powiedzieć, przepraszam, za 3 lata. Nie? Dobra, okej. Okay. A koncerty? Koncerty to jest droga, którą bardzo lubię, szanuję i tak dalej w ogóle, ale ona po prostu się wspaniale dzieje dzięki ludziom, którzy z nami współpracują. Co możemy powiedzieć? Za chwileczkę będziemy mieli 150. koncert z nich. 147 do tej pory zrobiliśmy. A taki najbardziej, który panu zapadł? Myślę tak, że w kontekście komercyjnym to bez wątpienia Adam Darski i John Porter. Bo to była wielka przyjemność, bo oni sami się do nas odezwali, i że chcieliby u nas zagrać, bo nas znaleźli na mapie Polski, że jesteśmy fajnym miejscem. Tak komercyjnym, jak to określimy, a niekomercyjnym? Niekomercyjny to dla mnie osobiście. To jest wielka przyjemność i taki troszeczkę spełnienie moich marzeń. Ten projekt, który wprowadziliśmy, Jazz na Tor. Czyli te koncerty, które są w tym okulusie, czyli publiczność jest dookoła, mają taką formę performersu i tam się dzieje wspaniała muzyka improwizowana. I tak miękko przeszliśmy do kolejnego segmentu naszej rozmowy, do torów. Tak. Bo właśnie tak fajnie udaje się łączyć kulturę z tym pociągiem. Ja pamiętam jeszcze, jak otwieraliśmy te zajezdnie kultury, że o tej 13 przyjechał pociąg do kultury na stacji i jeszcze nie wiadomo było, że to będzie zajezdnia kultury. Czy jest pan zadowolony z tego, że to, co ludzie podchwycili, tą nazwę zajezdnia kultury, że to się przyjęło
i właśnie, że tak ożeniliście wspomnienia o kolei, której praktycznie nie ma, z kulturą. Mhm. Tak, ja uważam, że budowanie naszej tożsamości w kontekście miejsca jest niezwykle ważne. Stąd te nasze projekty typu Jazz na Tor, Art na Tor, w którym współpracujemy z naszymi artystami, stąd projekt nowy, który za chwileczkę ujrzy światło dzienne, czyli Rozmowy po kolei, tak? No właśnie. Ze wspaniałą prowadzącą, tutaj ukłon w pani stronę. To naprawdę dzięki pani się to nam udaje zrobić, czyli szukamy w tej formie podcastowej dla nas nowej tożsamości, wspomnień, tak? Tożsamości historii opartej na ludzkim doświadczeniu, ludzkich emocjach. To jest ważne. Mamy monografię tego miejsca już, całego naszego torowiska, tych naszych miejsc, w których jesteśmy dzisiaj. Bo lada chwila wyjdzie chyba książka, prawda? Tak, tak. Tu z muzeum współpracujemy. Adam Staszak pracuje nad tą monografią. Niedługo się ukaże jakby historyczny kontekst, w którym jesteśmy dzisiaj, nie? Więc te akcenty związane z miejscem, z historią, z torami są dla nas bardzo ważne, nie? Czyli po pierwszym, po smutnym święcie wszystkich świętych, będą mogli pleszewianie oczekiwać, że w przestrzeni wirtualnej pojawią się to rozmowy po kolei z pleszewianami, tak, związanymi z koleją. I wie pan co, jak już jesteśmy tutaj przy tym wątku kolejowym, to bardzo dużo się mówiło o Muzeum Kolei Wąskotorowej, która ma powstać w tym budynku dawnej stacji w Kowalewie. Czy coś, tak, czy coś się dzieje, czy coś... Tak, to jest idea dzisiaj, w tej chwili, tak? Mhm. Zawsze mieliśmy w głowie jedną myśl, żeby jechać kolejką wąskotorową turystycznie, to trzeba jechać po coś i dokądś, tak? Mhm. Tam jest naturalnie świetne miejsce, bo to są tylko 4 kilometry, co nie jest takie bardzo inwazyjne w czasie, przejechać kolejką, tam jest wspaniały dworzec, więc buduje się w nas jakby myśl o tym, żeby w przyszłości zbudować tam bardzo fajne, interaktywne, nowoczesne Muzeum Kolejki Wąskotorowej. Mamy Polskę spenetrowaną, bo udało nam się pojeździć, popatrzeć i bylibyśmy pierwsi i jedyni w takim kontekście, bo dzisiaj są muzea, które są skupione na ekspozycji taboru kolejowego. One są ciekawe i tak dalej, ale nie są do końca mocno edukacyjne. Natomiast my znowu chcemy na tą edukację stworzyć. Wszyscy kochają kolejki. Ludzie uwielbiają kolejarzy, tory. Zresztą ma pani doświadczenie, z tym współpracujemy w tej przestrzeni, w tym sektorze razem. Więc myślę, że jestem o tym przekonany, że jeżeli kiedyś w przyszłości uda nam się zbudować dobrą dokumentację, popracować nad tym, jak z zajezdnią i z biblioteką było, oczywiście w ramach funduszy zewnętrznych, bo to są dzisiaj ogromne kwoty, na które samodzielne miasto nigdy nie wyłoży, bo są bieżące, bardzo ważne sprawy, ale ja głęboko w to wierzę, że jeżeli kiedyś w przyszłości by nam się to udało, a będziemy pracować nad tym, to że kolejka stanie będzie się taką... przestrzeń krajowa do tego, aby w Pleszewie rozwinąć turystykę, bo ja wierzę, że ludzie z całej Polski będą tu przyjeżdżać z organizowanymi wycieczkami, tak się jeździ do Torunia, obejrzeć pierniki i inne rzeczy. To do Pleszewa, przepraszam za ten skrót myślowy, to do Pleszewy przyjadą ludzie zobaczyć ten tor trzyszynowy i przejechać się aktywną kolejką wąskotorową i zwiedzić wspaniałe muzeum. I przed momentem, nim rozpoczęliśmy tutaj naszą rozmowę, pokazał mi, podzielił się pan z nami swoim najnowszym pomysłem. Tak. Też związanym z koleją. Tak, tak. Może pan zdradzić już? Idąc za ciosem, bawiąc się grą słów, pod którą często używamy, żeby to miejsce nasze jakby podkreślić, jesteśmy na finiszu. W styczniu chcielibyśmy otworzyć pierwszy, jeżeli chodzi o myślenie samorządem, sklep internetowy, który będzie się nazywał Pleszew Towarowy, z pięknym znakiem graficznym, w którym chcielibyśmy przede wszystkim promować sztukę, rękodzieło nasze, które wychodzi z zajezdni. To też będzie jakby wsparcie takiego sektora związanego z usługami, ale też z wyrobami w takim kontekście trochę komercyjnym. Wiele rzeczy w takim sklepie można sprzedawać, tak? I myślę, że ukierunkowanie się na tego typu działalność przy zajezdni będzie małym sukcesem naszym. Jakieś obrazy pleszewskich, tak, malarzy, tak? Tak, czyli sztukę, rękodzieło, multiplikację tych dzieł sztuki, czyli na przykład z naszego wspaniałego Sławka Danielskiego, czy Sławka Dere, czy innych artystów. I kiedy Ilonę to? Dionisiak możemy w multiplikacjach po prostu sobie kupić na przykład na torbie, czy na plakacie, czy w formie
formie plakatu, czy w formie innego wyrobu, jak koszulka na przykład z dobrej jakości. Kiedy pleszewianie mogą się tego spodziewać, szczególnie pleszewianie rozsiani po świecie, tak, którzy podpatrują nie tylko social media Zajezdni Kultury, ale też ten nowy portal pleszew24.info i tu trochę prywaty Pleszew, blog Ireny Kuczyńskiej. I właśnie ten sklep będzie też takim miejscem, gdzie będzie można sobie kupić pleszewskie pamiątki, prawda? Tak, tak. To jest właśnie, zaczynając od prostej mapy, tak, turystycznej miasta, bo dzisiaj mamy z tym problem, czy magnesu, po dzieło sztuki, którym dzisiaj jest na przykład obraz wspomnianego Sławka. I kiedy to będzie? No pracujemy nad tym, oczywiście ja marzyłem sobie, żeby to było w grudniu, tak? Przed świętami, bo to jest dobry moment, ale nie uda nam się to dzisiaj. Czyli już o tym wiem. Po nowym roku. Nowy rok będzie dobrym otwarciem, żeby to tam wszystko było dobrze spięte i dobrze wystartowane. Miałam na koniec właśnie mówić o panu jako takiej chodzącej wizytówce, ale to już nam tu gdzieś padło po drodze. Nie czuję się taką wizytówką. Ja bym z kolei chciał pani podziękować, bo to jest... Ten akcent był bardzo ważny, co pani powiedziała, być może nieświadomy, jak otwieraliśmy Zajezdnię Kultury, bo to jest dla mnie bardzo ważne, że zajezdnia, czy biblioteka, czy te przestrzenie, one są nasze, tak? Tak. To, że ja jestem tam dyrektorem, to mam tą przyjemność i jakby zaufanie władz, że tym zarządzam w pewnym sensie, ale to jest nasze dobro i dziękuję pani za ten kontekst, bo... To, że mamy wspaniałych ludzi w zajezdni, dobry zespół, który pracuje, pochwalę się tym, że to jest młody zespół, tak? Że tak się udało, że po prostu następuje naturalna wymiana jakby pokoleń i ci nowi ludzie wprowadzają zupełnie nowe pomysły. To jest niezwykła praca z takimi ludźmi, ale to jest nasze dobro, tak? Nasze dobro Pleszewa dla Zajezdnia. No właśnie. I to dziękuję pani, że pani to tak zwróciła na to uwagę. No bo ja też tak to czuję i się identyfikuję i tak może na koniec. Ostatnio spotkałam państwa, którzy kupili pałac w Żegocinie, Ilonę i Zbyszka, i oni mówią: my to wam zazdrościmy, że w takim małym Pleszewie jest właśnie grupa takich szaleńców, szalonych ludzi, takich troszeczkę zakręconych, którzy tyle w tym mieście fajnego robią i że tak się z tym miastem identyfikują. Mm-hmm. I właśnie mówią: nasza biblioteka, nasza zajezdnia. Mm-hmm. Ja uważam tak, oczywiście nie mam możliwości penetrowania personalnie innych przestrzeni miejskich i tak dalej, ale myślę, że mogę sobie śmiało powiedzieć, że Pleszew ma szczęście do dobrych ludzi. Szeroko w różnych kontekstach, czy władzy, czy organizacji pozarządowych, czy form zarządzania sportem, w różnych strukturach, czy nawet w kontekście mediów, tak? Czyli kontaktu ze światem. Mamy szczęście do dobrych, twórczych ludzi, którzy chcą z pasją kreować tą pleszewską przestrzeń. Właśnie z jednym z takich fajnych i ciekawych ludzi miałam tutaj szczęście dzisiaj rozmawiać. Dziękuję bardzo państwu. Dziękuję. Ja też państwu dziękuję. Panie i dziękuję Przemku. Pani za wspaniałą rozmowę. Dziękuję.